Możemy? Tak. Witam Państwa serdecznie. Zakończyliśmy etap głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowaliśmy, przypomnę, od 20 do 28 czerwca, zarówno w formie elektronicznej, jak i poprzez tradycyjne wrzucenie papieru do urny. W tym momencie jesteśmy na etapie zliczania głosów. Jeżeli chodzi o nasze narzędzie elektroniczne, które w tym roku uruchomiliśmy, zyskało ono dużą sympatię naszych mieszkańców. To jest prawie 1000 odsłon w ciągu całego okresu głosowania. Ponad 40 tysięcy osób założyło swoje konta i profile na stronie internetowej, za pomocą której można było oddać głosy. W ciągu tego tygodnia będziemy razem z dzielnicami pracowali nad zliczeniem głosów i dodaniem do głosów oddanych w formie elektronicznej głosów oddanych w formie tradycyjnej, papierowej. I wyniki głosowania będziemy w stanie Państwu przekazać już na początku przyszłego tygodnia. W tym roku głosowanie było troszeczkę inne w formie proceduralnej. Mieliśmy małą zmianę, która polegała na tym, że głosujemy na trzy projekty dzielnicowe, trzy projekty ogólnomiejskie. W dzielnicowych projektach zwracaliśmy uwagę i głosowaliśmy na projekty w dzielnicy, której mieszkamy. Jeżeli chodzi o głosowanie elektroniczne, nowy portal internetowy, który wiązał się z dużym zaciekawieniem ze strony mieszkańców, mobilne punkty do głosowania. Mieliśmy 10 wolontariuszy, którzy razem z laptopami zachęcali mieszkańców do oddania głosu na projekty. Również byliśmy obecni na różnego rodzaju imprezach, festynach miejskich, m.in. w Parku Lotników, jak również na torze kajakowym. Tradycyjnie namiot budżetu obywatelskiego na Rondzie Mogilskim był czynny w trakcie głosowania. Jeżeli chodzi o same wyniki, mamy tutaj dużą nadzieję, że powtórzymy co najmniej wynik zeszłoroczny. W sensie osób, które wzięły udział w głosowaniu? W sensie osób oczywiście, które wzięły udział w głosowaniu. A czy wiemy, ile elektronicznie osób oddało głosy? Bo mówił, że 40 tysięcy osób się zarejestrowało. Weryfikujemy liczbę osób głosujących elektronicznie. Jak Państwo wiedzą, również sprawdzamy w tym momencie, czy głosy zostały oddane poprawnie, czy dane zostały wprowadzone elektronicznie poprawne. Weryfikujemy je również poprzez numer PESEL. W związku z powyższym całościowo będziemy w stanie podać te wyniki na koniec tego, początek przyszłego tygodnia. A mniej więcej możemy powiedzieć, ile osób właśnie głosowało? A w tym momencie oczywiście nie możemy powiedzieć. W zeszłym roku, jak Państwo pamiętają, liczenie głosów zajęło nam około 2 tygodni. W tym roku mam nadzieję, że większe zainteresowanie narzędziem elektronicznym pozwoli nam w ciągu tego tygodnia wszystkie dane zestawić i podać do publicznej wiadomości. A ile się osób zalogowało? Jeżeli chodzi o osoby zalogowane w systemie, to jest ponad 42 tysiące osób, które założyło sobie profile. A czy może tego zrobić? Tego jeszcze nie wiem, będziemy w stanie powiedzieć to pod koniec tego. Ale jest prawdopodobne, że te osoby, które się zalogowały, to są te, które głosowały. Mam nadzieję, zresztą po to się logujemy i zakładamy konto, żeby oddać głos. Była taka możliwość z jednego IP komputera założenia kilku kont, więc mam nadzieję, że to są wszystko głosy oddane na projekty w tegorocznej edycji. A ilu było, Pan, przypomnijmy, ile głosowało w ubiegłym roku? Jeżeli chodzi o rok ubiegły, 59 tysięcy osób oddało głos za pomocą narzędzia elektronicznego. Pozostałe osoby głosowały tradycyjnie. Razem to było, jeżeli dobrze pamiętam, 67 tysięcy osób głosujących, co było jakimś 10% frekwencją. Nie było żadnych problemów wieszania się i tak dalej systemów komputerowych? Oczywiście był to nowy system, który w pewnym momencie mieliśmy jakieś problemy, jeżeli chodzi o logowanie się do konta, natomiast te problemy na bieżąco były usuwane przez pracowników, którzy dyżurowali w trakcie oddawania głosów i tutaj nie było żadnych przeszkód, żeby osoba tylko, która chciała, mogła oddać głos. Kiedy wyniki? Wyniki będą na początku przyszłego tygodnia.